starsze pokolenie, również młodzież bardzo chętnie, aktywnie bierze udział w tego rodzaju marszach upamiętniających żołnierzy podziemia niepodległościowego, podziemia antykomunistycznego, o czym tutaj na bardzo ciekawym wykładzie pana Kurzańskiego jeszcze będziemy mówić. I jednocześnie chcę podziękować nie tylko Państwu, ale także tym osobom, które niosły poczet sztandarowy. I są to Światowy Związek AK, przedstawiciele Światowego Związku Armii Krajowej, są to, jest to młodzież szkolna, szczególnie tu zasłużona, od lat bierze udział młodzież z gimnazjum nr 16, gratulujemy, a także przyjechali górnicy z kopalni Jowisz, którzy również elegancko ubrani towarzyszyli nam z pocztem w czasie mszy świętej, a także w samym marszu. Chcę wszystkim tym osobom serdecznie podziękować, a każdemu, kto niósł flagę, kto pojawił się na tym marszu. No i liczymy na to, że ta impreza będzie kontynuowana, że będziemy mieć pozwolenie władz miejskich zawsze, że tutaj, skoro jest, zaistniała ta piękna tradycja, to będzie kontynuowana. Zajęć, bo wiecie Państwo, że jest kampania także do Parlamentu Europejskiego.
Także serdecznie pragnę podziękować obecnym tutaj i przez cały marsz panu posłowi Waldemaru Jancelowi. Proszę się pokazać. Panu posłowi Piotrowi Pyzikowi z Gliwic. A także panu posłowi Grzegorzowi Matusiakowi z Jastrzębia. Dziękujemy raz jeszcze. Wracając do głównej tematyki dzisiejszego spotkania, oddaję głos panu Tadeuszowi. No i chciałbym, żebyśmy zaczęli przede wszystkim, jeśli pan pozwoli, od tego, aby wspomnieć właśnie o pana tacie, wspomnieć o tych zapiskach, które zostały dzięki zapisom papierowym wydane. I no, na wstępie może mam takie pytanie, kiedy po raz pierwszy zdjęcie pan zespół, kiedy po raz pierwszy jakie wrażenie ma pan te wspomnienia, kiedy po raz pierwszy. Ja znam odpowiedź na to pytanie, bo wiem, że ale może nie wszyscy wiedzą, ktoś z tych nie mówił tak o tego typu sprawach i chciałbym, żeby pan może od tego zaczął. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Brawo. Niezmiernie się cieszę, że mogę być z Państwem w dniu rotmistrza Pileckiego, bo to jest właściwie jego dzień, to jego dzień w Sosnowcu. Bardzo dobrze, że takie marsze organizuje się właśnie poświęcone rotmistrzowi, bo on szczególnie zasługuje na tego typu honory. To był człowiek niebywały, to był moim zdaniem największy bohater współczesny Polski. Człowiek bez skazy. Nie miałem mówić o tacie, ale powiem parę słów jeszcze o rotmistrzu. Rotmistrz był dowódcą ojca, więc też zachowajmy jakąś hierarchię. Człowiek, który nie tylko był wybitnym żołnierzem, dowódcą, ale też wybitnym człowiekiem, Polakiem. To był ktoś, kto właśnie zasługuje na marsz, zasługuje na pomniki, jak właściwie nikt inny. No, nie ma osób, które nawet wśród tego pokolenia, II Rzeczypospolitej, które by dorównały rotmistrzowi Pileckiemu. Bo on swoją walkę o Polskę zaczął bardzo wcześnie, już jako młody chłopak, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 20 roku bronił Wilna, konkretnie Ostrej Bramy, przed Sowietami. Potem zaangażował się w pracę, ojczyzny, na wolnej wreszcie odzyskanej po tylu latach zaboru ojczyzny. I był przede wszystkim zawodowym żołnierzem, rotmistrzem, kawalerem. To jest ten stopień, prawda, oficerski rotmistrza. No dzisiaj został pułkownikiem, no, ale no, dla mnie pozostanie rotmistrzem. Że dla większości Polaków zresztą rotmistrz Pilecki będzie rotmistrzem Pileckim, prawda? Cieszy to, że został awansowany do stopnia pułkownika, ale to jest pewna formalność, która się zapewne należała temu człowiekowi, prawda? Ale znaczy ja nie chcę wchodzić tutaj głębiej w tę sprawę, ale powiem tyle, że była to decyzja w pewnym sensie koniunkturalna. Ministerstwo Obrony Narodowej no, chciało też zaistnieć jakoś w kontekście rotmistrza Pileckiego. No. Rozmawiałem też z dziećmi rotmistrza, z panią Zofią i z panem Andrzejem. No i oczywiście też się cieszą z tego powodu, natomiast też uważają, że tata to jest przede wszystkim rotmistrz. Na nim był zawsze oczywiście ojcem w pierwszym rzędzie, ale rotmistrzem kawalerii właśnie. Ale ten rotmistrz Pilecki, drodzy Państwo, on w dwudziestoleciu międzywojennym współpracował dla Polski. Był wybitnym gospodarzem ziemskim, możemy powiedzieć. Pileccy mieli majątek w Sukurze, to jest niestety dzisiaj na Białorusi, pod Lidą. Dzisiaj tam nie został nawet kamień w tym miejscu. Kiedy pierwszy raz Zofia i Andrzej Pilecki pojechali na Białoruś, żeby no, po
odrzuceniu komunizmu zobaczyć wreszcie to miejsce, bo wcześniej nie mogli tam pojechać, to zastali tam puste pole. Nie zostało nic dosłownie po majątku rodzinnym i lecnym. I to oczywiście była robota celowa, bo większość majątków polskich zniszczono. Niektóre zaprzekazano na rzecz jakichś tam szkół, przedszkoli czy PGR-ów. Tutaj dodatkowo uznali, że Pilecki nawet po śmierci jest tak groźny, że nie może po nim zostać żaden ślad. Taki był właśnie plan komunistów wobec tego wybitnego człowieka. Ale jeszcze słowo o tym, co ten człowiek osiągnął przed tym, kiedy powiemy, prawda, jak komuniści go potraktowali. No właśnie był gospodarzem. Był wybitnym społecznikiem. Miejscowa ludność szanowała. Powszechnym człowiekiem powszechnie szanowała. Przyszła wojna, 1939 rok, i dla rotmistrza było czymś oczywistym, że on będzie o Polskę walczył. Dzisiaj nie wiem, jak to wyglądało. Tak, by Polska była rzeczywiście zagrożona, a jesteśmy zagrożeni. To nie ulega wątpliwości. Rządzący, myślę, że ukrywają ten fakt przed nami, prawda? Uważają słońcem. Natomiast no, patrząc na to, co się dzieje, prawda, na Ukrainie, na Krymie, to nie jest tak daleko. Ja myślę, że powinniśmy mieć powody do obaw, a przede wszystkim powinniśmy myśleć samodzielnie. I to zagrożenie jest niestety bardzo bliskie i bardzo realne. Ale nie wiem, jak dzisiaj Polacy by się zachowali wobec takiej ewentualnej agresji militarnej Wielkiego Brata. No ten Wielki Brat też się niewiele zmienić. Patrząc na dzisiejszego włodarza Kremla, to jemu jest bardzo blisko do Stalina. On zresztą nawiązuje do tej tradycji, jeśli może w ogóle możemy to nazwać tradycją. Dla niego Stalin jest wzorem. Ale patrzymy jeszcze słowo tylko o Ukrainie. Patrzymy na to właśnie, jak Rosja dzisiejsza przejęła Krym. To są dokładnie takie metody, które stosowano wobec Polski. My mieliśmy we wrześniu 1939 roku zbrojną agresję, jak wiadomo, 17 września Rosji, która nie wiedzieć czemu jest nazywana zresztą wkroczeniem do Polski. Oni nie wkroczyli, oni po prostu na zbrojnie najechali. Więc to jest pierwszy człon tego kłamstwa, tej propagandy komunistycznej, bo oni nigdy nie zbrojnie nikogo nie atakowali. Oni pokojowo po prostu wchodzili, żeby nieść kagany o świat, żeby wyzwalać ludzi. No to się tak nazywało. I tak samo dzisiaj wyzwolili ludzi na Krymie. W Polsce zrobili referendum w 1946 roku. 3 razy tak, które zostało sfałszowane. A potem wybory w 1947 roku, które wygrał Stanisław Mikołajczyk. Premier, były premier rządu na uchodźstwie, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast zwycięzcą okazali się komuniści, bo też wybory zostały sfałszowane, zakłamane. Dzisiaj referendum na Krymie uznało przyłączenie tego półwyspu do Rosji. I oczywiście też było, większość ludności się opowiedziała za. Zakładam, że jest to kolejne kłamstwo. Nigdzie nie jest tak, żeby ponad 90% ludzi opowiedziało się za jedną ze stron. Po prostu tyle ludzi nie chodzi na wybory. Jak wiadomo, jest to fizycznie niemożliwe. Więc to jest dalsza część tej samej komunistycznej propagandy. Tyle jeśli chodzi o pewne metody sowieckie, które cały czas mamy. Ale nawiązując do dzisiejszej postawy Polaków jeszcze, to ja się bardzo cieszę, że wśród Państwa też są młodzi ludzie, którym jak widać idee patriotyzmu wolnej Polski nie są obce. I szczególny może ukłon w kierunku Hiboli, bo
to są rzeczywiście środowiska, które no, chyba najbardziej rozumieją do dzisiaj patriotów. Odwołują się właśnie do wzorców żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Ja myślę także, że jeśli ktoś miałby bronić ojczyzny, to w takim dosłownym sensie, czyli pójść na barykady, no to by byli wyborni, no na pewno nie redaktorzy Gazety Wyborczej. Co prawda oni właśnie dużo lubią mówić na temat, prawda, patriotyzmu, pouczać Polaków, jak się Polacy mają zachowywać, ale oni byliby ostatni. No, oni by się gdzieś pochowali w jakichś nowach. A to właśnie Polska młodzież by realnie broniła Polski. Taka uwaga, drodzy Państwo, jeszcze na początek. Wczoraj byłem w Toruniu, też na marszu rozmistrza Kwiatkowskiego. Też było bardzo dużo młodych ludzi, też nie boli właśnie, prawda? No więc kto tutaj rozumie i czuje patriotyzm? No właśnie ci nasi ogromni kibice. Drodzy Państwo, tamto pokolenie rozmistrza Kwiatkowskiego i mojego taty, no było pokolenie wspólne, możemy powiedzieć, bo ci ludzie, czy to starsi, czy młodsi, nie mieli żadnych wątpliwości, co zrobić, kiedy wróg stanął u bramy. No, dla nich to było coś naturalnego, że najpierw pracują do ojczyzny, a poświęcają się do ojczyzny. Ta druga Rzeczpospolita to była wielka wartość dla tych ludzi. Ale gdy przyszło zagrożenie, no, wiedzieli, gdzie jest ich miejsce, wiedzieli, że muszą po prostu o Polskę walczyć. Ta walka, jak wiemy, nie skończyła się wcale w 1945 roku. Przed chwilą mieliśmy wątpliwe święto, szczególnie obchodzone na Placu Czerwonym, znowu z wielką pompą. Pokaz siły nowego cara Rosji. Oczywiście masa sprzętu wojskowego, żeby pokazać potęgę militarną. Chociaż Rosja tak naprawdę nie jest potęgą militarną. To jest wszystko grubo na wyrost. To jest kolos na glinianych nogach. Tylko niestety Zachód pozwala temu w gruncie rzeczy słabemu carowi, słabemu dzisiaj carowi, również na ekspansję terytorialną. 9 maja, to nie jest dla Polski, nigdy nie było dla Polski święto wyzwolenia. Jeżeli to 8 maja, wiadomo, to wtedy Niemcy hitlerowskie skapitulowały przed III Rzeszą, ale Stalin wymógł na członkach koalicji antyhitlerowskiej, żeby jeszcze raz podpisać w jego obecności akt kapitulacji. Ale nawet ten 8 maja, drodzy Państwo, nie był dla Polski żadnym świętem. Nie chodzi tylko o to, że my Polacy, którzy zapłacili taką daninę krwi w czasie II wojny światowej, byliśmy rzeczywiście odpowiedzialnymi, sumiennymi koalicjantami. No, walczyliśmy na wszystkich frontach. Niestety nie zostało to w żaden sposób docenione i nagrodzone. Nie zaproszono nas nawet na paradę zwycięzców. No, Polska nie brała w tym udziału. Ale to jeszcze nie jest najważniejsza sprawa. Zachód po prostu postanowił, że odda nas w ręce Stalina. I społeczeństwa zachodnie cieszyły się, że jasna 8 maja, no, że wreszcie wojna się skończyła. Polacy, wbrew temu znowu, co opisują takie propagandowe ośrodki, jak wspomniana Gazeta Wyborcza, bo ona to bez przerwy pisze, że wszyscy się cieszyli, prawda? Że zostaliśmy wyzwoleni. No później prawda, nie zostaliśmy wyzwoleni, tylko zostaliśmy ponownie zniewoleni. Większość Polaków o tym świetnie wiedziała. Część doświadczyła tego sowieckiego bata już po właśnie wrześniu 1939 na Kresach Wschodnich. Do pół Polski została wtedy zajęta przez Sowietów i Polacy na własnej skórze doświadczyli tego. Naszym
polega o wyzwolenie. Wyzwolenie polegało na mordowaniu ludzi, na zsyłaniu ich na sowieckich łagrów. Były cztery wielkie akcje deportacyjne na przykład. A potem była zbrodnia katyńska. Nieznana bez precedensu w ogóle w historii właściwie świata. No i dzisiaj możemy tylko się zasmucić na taki pożar się Boże politykami jak Stefan Niesiołowski, który uważa, że nie, że nic się właściwie nie stało, no? Że to nie była żadna zbrodnia, że nawet to ludobójstwo, nie przesadzają. No tak mówi poseł rządzącej partii. No? Ale to w ogóle jest pytanie o kondycję polityczną, szczególnie niektórych środowisk, szczególnie tych środowisk, które niestety w tej chwili sprawują władzę III Rzeczpospolitej. Wojna dla Polski. Możemy spytać właściwie, kiedy ona się skończyła, proszę Państwa? Ja myślę, że to pytanie powinniśmy wszędzie ponawiać, no bo przynajmniej do lat 50., do połowy lat 50. trwała przecież w Polsce regularna wojna. I nie żadna wojna domowa, jak wiadomo, tylko wojna polskich patriotów, polskich żołnierzy z drugim sowieckim okupantem. I w formie 70. Jeszcze taka uwaga bardzo ważna. Często mówimy tak, że to był okres okupacji niemieckiej. Wtedy mieliśmy polskie państwo podziemne, armię krajową. No ale potem to się wszystko skończyło. No, armia krajowa została rozwiązana. I potem mamy dziwny przestrzeń, bo pojawiają się w lesie jacyś dziwni żołnierze. No nie wiadomo skąd wzięć. Tak te sprawy się przedstawia. Zawsze w tych środowiskach niby to opiniotwórczych, salonowych. No jakieś bandy leśne grasowały. Jacyś ludzie, którzy nie mieli pomysłu na życie, prawda? Ale ta strona w ogóle nie tłumaczy, o co właściwie chodzi. Dlaczego ci ludzie się znaleźli w lesie? Więc trzeba za każdym razem powtarzać, że ci leśni ludzie to byli właśnie polscy żołnierze. Rzecz jasna, żadni bandyci, żadni szpiedzy i faszyści, tylko polskie wojsko. Regularna armia, prawda? Kontynuacja po prostu tego, co było podczas okupacji niemieckiej. Bo większość, drodzy Państwo, ci ludzie, ci polscy żołnierze, rozpoczęli właśnie walkę we wrześniu 1939 roku. I oni po prostu nie wyszli z lasu, oni zostali w tym lesie. To zmienił się tylko okupant. Najpierw walczyli z Niemcami, a potem zobaczyli, że Polska jest znowu niewolona i walczyli na innym froncie, walczyli z okupacją sowiecką. Tak więc to nie była żadna zbieranina przypadkowych, prawda, jakichś łachmaniarzy, jak to się ich przedstawia. Jako łachmaniarzy się ich przedstawia na przykład również w okresie wcześniejszym, wystarczy zobaczyć film Nasze Matki, Nasi Ojcowie. No banda jakichś po prostu udartusów, prawda, którzy są prymitywni, którzy myślą tylko o jakichś, prawda, podstawowych sprawach. Co zjeść, jaką kiełbachę, no, tam są tego typu dialogi. No? Czyli przypadkowa zbieranie. No, tak się przedstawia polskie wojsko. To największą armię świata dzisiaj, zawsze w współczesnym, cywilizowanym świecie. I ten film niestety jest pokazywany w całej Europie. Niestety państwo polskie bardzo słabo protestuje przeciwko temu. Dobrze, że jest na przykład Reduta Dobrego Imienia, która właśnie szczególnie uważa i jest wrażliwa na te akty, prawda, opluwania Polaków dzisiaj. To jest jedna sprawa. Natomiast trzeba powiedzieć dalej, że ci żołnierze, oni właśnie zachowali również porządek, była hierarchia, było dowództwo. To nie byli bandyci żadni, to nie mogli być bandytami, bo oni właśnie zachowali wszystkie atrybuty regularnej polskiej armii.
wszelkie akty, prawda, dywersji czy niesubordynacji były po prostu karami. Czyli znowu zupełnie inaczej, jak to się przedstawia w propagandzie Gazety Wyborczej, TVN-u i tak dalej, i tak dalej. Jednym z takich żołnierzy, który co prawda w lesie nie walczył, był rotmistrz Witold Ilecki. Czasami ludzie pytają, a no jak to? Przecież żołnierze wyklęci to są ci, którzy walczyli w lesie, prawda? W sposób zbrojny, przeciwstawiali się sowieckiemu okupantowi. Więc rotmistrz Ilecki nie był żadnym żołnierzem wyklęty. No, w tym sensie faktycznie nie był. Natomiast to był ważny cel. Celem była walka z Sowietami. Ona była po prostu realizowana różnymi metodami. Z jednej strony bezpośrednią walką, walką zbrojną, z drugiej strony metodami politycznymi. I takimi metodami politycznymi walczył właśnie rotmistrz Witold Pilecki, który zawiązał grupę kilkunastu osób. W tej grupie właśnie był mój ojciec, którzy zbierali informacje na temat stopnia sowietyzacji Polski, żeby przekazywać następnie te informacje do generała Tesy, bo on był ich zwierzchnikiem. Komuniści oczywiście uznali, że jest to wrogi ośrodek, że to nie jest żaden polski generał Anders, tylko to jest imperialista. Komuniści, którzy nie mieli prawa, prawda, decydować o tym właściwie, kto jest Polakiem, a kto nie jest, bo oni Polskę po prostu zdradzili, oni się Polski wyrzekli. I do dzisiaj mamy na przykład panów, których uważamy za polskich generałów, a oni właściwie nie są polskimi generałami, oni są generałami sowieckimi. Prawda? Taki pan Jaruzelski, czy pan Kiszczak, to oni są właśnie, no i mają polskie mundury, nosili przez lata, natomiast oni w duchu byli zawsze Sowietami, oni po prostu Polskę zdradzili, się wyrzekli Polski. Oni występowali przeciwko Polsce i Polakom, więc to jest kolejny fałsz. Można powiedzieć, że komunizm opierał się na dwóch takich najważniejszych filarach. Z jednej strony to była zbrodnia, a to jest podstawa tego systemu. Sowieci wkroczyli znowu, prawda? Czyli po prostu najechali Polskę ponownie w 1944-1945 roku. Ich podstawowym celem było wymordowanie jak największej ilości Polaków. I to realizowali w sposób bardzo systematyczny, planowy, świadomy. Drugim filarem było kłamstwo. Mówiliśmy już właśnie o wyborach, w wyborach sfałszowano, czyli kłamstwo przegórnie. Trzeba podkreślić bardzo mocno, komunistów w Polsce nikt nigdy nie wybrał. I nawet jeśli spojrzymy na dzisiejsze czasy, na tą tak zwaną III Rzeczpospolitą, to mamy pewien regres. Bo w III Rzeczpospolitej pewna część Polaków zaczęła wybierać SLD, komunistów. Trzeba wybierać. Po wojnie to nie było możliwe. Nikt by nie zagłosował na komunistów po wojnie. Dlatego właśnie te wybory zostały tak brutalnie sfałszowane. I niestety ta władza trwała aż do 1989 roku. Powtarzam, nigdy tych ludzi, Bieruta, Gomułki, Jaruzelskiego, Kiszczaka nie wybrał. Oni są i byli uzurpatorami. Była władza od początku do końca nielegalna, która nie miała oparcia Polaków. Polacy popierali żołnierzy wyklętych. Mówiliśmy, że ta walka trwała do połowy lat 50. To oczywiście ostatni żołnierz, prawda? Też bym nie używał terminu partyzan. Ostatni żołnierz to był po prostu człowiek, prawda, który był polskim żołnierzem, Józef Franczak Lalusz. Jak wiemy, w październiku 1963 roku został okrążony i zamordowany w Obławach. A on już się właściwie przez ostatnie lata po prostu ukrywał, bo był tak zaszczuły.
musi, prawda, dobrać, zaszczuć najpierw, bo obławy, prawda, szły bez przerwy na Mariano, gdzie wydaje się wreszcie tego Franciszka. I niestety się znalazł ktoś, kto go wydał, ale to było głowę komuniści mu odcięli. No jeszcze mocniej głowę, więc to taka perfidia. Bezwiastka. Właściwie barbarzyństwo takie już do końca, ale takich aktów barbarzyńskich niestety możemy znaleźć wiele, jeśli spojrzymy na historię Kominternu, KPP, PPR-u, Armii Ludowej, Partii Ludowej, KPW ze słynnym majorem Zygmuntem Baumanem, dzisiaj wytwalanym pod niebiosa wybitnym profesorem rzekomo, prawda? Profesor Zbrodnia. Zapraszany, prawda, na uczelnie polskie, zapraszany przez ministra kultury III Rzeczpospolitej. No to trzeba się trochę zastanowić, prawda, do jakich wartości nawiązujemy, czy chcemy nawiązywać, prawda, do wartości często do tego, co mieli ze sobą Sowieci. Po prostu do ich trudni. Tak na dobrą sprawę, drodzy Państwa, Zygmunt Bauman, to jest po prostu stalinowski zbrodniarz. I on, jego miejsce powinno być nie na uniwersytecie, tylko w więzieniu. Dlaczego? Prosta sprawa. Jeden tylko fakt. Bo cała reszta dokumentacji została zniszczona. Ale została dokumentacja, która potwierdza, że dostał krzyż waleczny za walkę z bandami. Czym były te bandy, już powiedzieliśmy. To są nasi żołnierze, polscy żołnierze. Ten pan walczył z polskimi żołnierzami w jednostce sowieckiej w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeżeli dostał medal za tą walkę, to się zasłużył. A można to interpretować dwojako. Albo sam strzelał do ludzi, do Polaków, albo wydawał rozkazy. Tak czy inaczej, powinien stanąć przed prokuratorem i prokurator będzie zdecydować, czy wnosimy akt oskarżenia. Ale oczywiście nie mamy takiej sytuacji, prawda? Bo Zygmunt Bauman pewnie za chwilę zostanie zaproszony znowu na jakiś odczyt naukowy. No to jest operacja. W jakim my kraju żyjemy, właśnie do jakich tradycji chcemy nawiązywać? Do tradycji wolnej Polski, czy do PRL-u, czy do tradycji sowieckiej. No niestety wydaje mi się, że sądząc po wielu na różnych elementach, że bliżej nam do PRL-u, przynajmniej nie nam, ale niestety tym naszym pseudo-elitom, które mają przemożny wpływ, cały czas te komunistyczne elity mają przemożny wpływ na nasze życie. Ale odjechaliśmy troszkę teraz od spraw do współczesności, od spraw żołnierzy wyklętych, ale sami Państwo widzą, jak to jest bolesny cały czas, żywy temat. No stalinowców się fetuje w Polsce, bo niedawno fetowało się również Tadeusza Mazowieckiego. Ktoś powie, że ja przesadzam, że on nie był stalinowcem. No niestety był. Nie był w sensie takim, że strzelał do ludzi, ale był propagandystą stalinowskim, co często jest dużo, niestety, gorsze. Czyli robił po prostu spustoszenie mózga Polaków. To spustoszenie widzimy dziś. No co robił Tadeusz Mazowiecki? Tadeusz Mazowiecki paszkwile wypisywał na ludzi, którzy byli aresztowani przez Beskiego. Wypisywał paszkwile na biskupa Kieleckiego Czesława Kaczmara. Biskup Kielecki, ordynariusz Kaczmarek, został aresztowany jako szpieg imperializmu, oczywiście. To był jeden z podstawowych zarzutów i miał wyjątkowo ciężkie śledztwo. Ubecy się znęcali nad nim potwornie. Był torturowany, odmawiano mu wody, snu, jedzenia. Doprowadzono go do stanu przedagonalnego. I co robił Tadeusz Mazowiecki? Pisał, że to świetnie. Tej zasłużył, prawda? Bo jest po prostu szpiegiem. Pochwalał metody ubecji. Wypisywał również paszkwile na żołnierzy wyklęty pół Tadeusz Mazowiecki. A dzisiaj jako III Rzeczpospolita pożegnała. Niemal tak jak Jana Pawła II.
mieliśmy właściwie dwie uroczystości kanonizacyjne na polskich mediach. Jan Paweł II i jego kanonizacja. Z drugiej strony Tadeusz Mazowiecki. Wszystkie media główne się rozpływały, jaki to był wspaniały, wrażliwy człowiek. Jak on wiele dla Polski osiągnął. No niestety ciemne karty tutaj też były. Tak? I to bardzo długo. Sam fakt, już zostawmy te sprawy stalinowskie. Ale no niestety w III Rzeczpospolitej to nie jest też zbyt piękne moim zdaniem karta. Ten człowiek powstrzymał rozliczanie komunistów po prostu. Ta gruba kreska to nie jest żaden wymysł. Rzeczywiście to się odbył się ten proces. Proces postanowiono abolicji dla komunów. Przy okrągłym stole, Magdalence i potem ten właśnie projekt polityczny porozumienia ponad podziałami. Polacy zostali pominięci, prawda? To o to chodziło. Część Solidarności koncesjonowana, Michnikowa możemy powiedzieć, dogadała się, prawda, z komunistami, z towarzyszem sowieckim, jerozelskim, prawda, i innymi. I postanowili właśnie, że dogadamy się, zrobimy, prawda, zmienimy troszkę ustrój, ale jedną z podstaw będzie to, że komuna nie zostanie tknięta. No i rzeczywiście to się niestety realizuje do dzisiaj. Tylko taki jeden szczegół Państwu podam. Kiedy 4 czerwca 1992 roku obalany był rząd Jana Olszewskiego, Jaruzelski w jednym z wywiadów ujawnił się. Powiedział słowo za dużo. To jest, dzisiaj to są mało znane słowa. On powiedział tak, nie tak się umawialiśmy. No? Chodziło właśnie o listy agentów, listy Macierewicza. No nie tak miało być, nie tak się umawialiśmy. No? Te sprawy nigdy nie miały wyjść na światło dzienne. No, Olszewski i jego ludzie się odważyli. No i jak się to skończyło? Dobrze wiemy. No, wiemy również, jak skończyły się rządy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No? To też powinno nam dać do myślenia. Wszelkie tego typu inicjatywy, które zmierzały do normalności, do rozliczenia komunizmu, wszyscy ci, którzy nawiązali do polskiej historii, tradycji, a nagle przestawali pełnić urzędy swoje albo zginęli w katastrofie. No? I to nie będę rozwijał tego wątku, myślę, że Państwo sami wnioski z tego wyciągną. Będzie polowanie na gaszki. Takich słów było oczywiście wiele, prawda? A ja powiem tak, że Lech Kaczyński, no był ten okres prezydentury, to był właściwie jedyny taki całkowicie jasny punkt w historii Polski. Świętej pamięci prezydent zajmował się sprawami szczególnie bliskimi, czyli właśnie przywracanie pamięci o polskiej historii, o polskich bohaterach. Zresztą tak samo jak świętej pamięci Janusz Kurtyka, prezes IPR. Wtedy ja się poczułem przez moment, jak był w państwie nawiązującym do II Rzeczpospolitej. Inni prezydenci i ci poprzedni i późniejsi niestety takiego komfortu już nie chcieli zagwarantować. Oni już całkowicie inną politykę prowadzili. Tak jak Lech Kaczyński, Janusz Kurtyka postawili sobie za cel żołnierzy wyklętych, że właśnie oni mają przede wszystkim wrócić do naszej pamięci i świadomości. No co się teraz dzieje? Może jeszcze wrócimy do tego tematu. Powiem tyle, że trzeba było powołać Fundację Łączną, no, żeby właśnie przekonać obecne władze, również obecnego prezydenta, że warto się zająć ponownie żołnierzami wyklętymi, bo oni zniknęli nagle z pola widzenia, z pola zainteresowania
naszych rządzących. Pan Bronisław Komorowski razem z doradcą Tomaszem Gałęczkiem nie są aż tak zainteresowani polską historią, ze względu po prostu, że ze względów życiorysowych można powiedzieć. Jak ja słyszę, taka dygresja od profesora Nałęcza, że żołnierze wykryci mi bohaterami, no to ja mówiąc prawdę, trochę się uśmiecham, bo on był zawsze po drugiej stronie. Ten człowiek, on jest, wywodzi się z tradycji tej, która jest z tej informacji, która niszczyła i mordowała żołnierzy wyklętych. No, nagle mówi, że tak, no, trzeba nam dać hołd, to właśnie najwięksi są polscy bohaterowie. To jest oczywiście koniunkturalne działanie, PR-owskie, propagandowe, no? Ale niestety, drodzy Państwo, za takimi słowami, deklaracjami niewiele idzie. To jest największy problem. Praca na warszawskiej łące w ogóle właściwie nie wyglądają. Tam się nic nie dzieje. Byłem tam tydzień temu. Teren powinien być dawno przygotowany pod nadchodzące ekshumacje. Ekshumacji chyba nie będzie po prostu w tym roku, bo miasto nie zabezpieczyło tego terenu. IPN tutaj też ma swoje zasługi. Rada Pamięci. Żadna z tych instytucji nie zrobiła nic, żeby te ekshumacje się odbyły. A może w ostatniej chwili to się uda jeszcze, prawda? Bo trzeba to zrobić, póki jest ciepło, prawda? Ale ja na razie nie widzę żadnych szans. Tym bardziej, w związku z tym, bardzo zagrożony jest termin tego uroczystego pogrzebu żołnierzy wyklętych, 27 września. Okazuje się, że nawet prezydent Komorowski jest ignorowany. On powiedział, że tego dnia ma się odbyć pogrzeb państwowy, nawet objął patrona, ale instytucje polskiego państwa nie przejęły się tym zupełnie. IPN nie wydał żadnej formalnej zgody na rozpoczęcie ekshumacji. Pan minister Bunet nie odpowiedział na nasze listy, czy w ogóle są jakieś fundusze na pomnik, na ten panteon, który tam ma powstać. No bo to nie ma być jakaś tablica do pomniczek, tylko to ma być panteon polskiej chwały. Może coś na wzór cmentarza Orłów Włoskich. To ma być wielki monument, który odda charakter, wielkość tych żołnierzy, którzy walczyli niezłomnie do końca. Pewnie pieniędzy nie ma na odpowiedzi. Nie ma. A pan minister Bunet nie rozpisał żadnego konkursu, żadnego przetargu na ten pomnik. Proszę Państwa, no, możemy teoretyzować, mówić, że no tak, no oczywiście zrobimy wszystko, że 27 września będziemy w pogrzeb, ale się w tej sprawie nic kompletnie nie dzieje. Już nawet Łukasz Kamiński, prezes IPN-u, stwierdził, że być może nie uda się. Ja jeszcze mam dzień na ziemi, no zobaczymy, prawda? Powiem tylko tak, że jeżeli w tym roku nie zostanie ten termin dotrzymany, to będzie można go w kółku przekładać. No, w przyszłym roku też możemy usłyszeć, no nie udało się, prawda, zrobimy to jeszcze później. I tak możemy jeszcze się bawić nieskończoność. Tylko, drodzy Państwo, my nie mamy na to czasu, prawda? Ja przypomnę tylko jedną osobę w tym kontekście. Panią Marię Fildor, córkę generała Fildorfa. Ona miała dwa cele w swoim życiu. Z jednej strony osądzenie żyjących morderców ojca, co się nie spełniło w trakcie jej życia. To była pani Helena Wolińska-Brus, oczywiście w Oksfordzie, ale było też szereg zbrodniarzy mieszkających w Polsce, w Warszawie. Teraz często pod bokiem polskiej prokuratury. No, niedaleko po placu Krasińskich też mieszka do dziś zresztą śledczy bezpieczny, który katował generała Fildora. Na placu Krasińskich jest IPN. No i nie można było oczywiście tego pana zaprosić na przesłuchanie. Tak? Więc Maria Fildor poniosła porażkę w tym punkcie, ale niestety poniosła porażkę w drugim punkcie. A ten punkt brzmiał: muszę odnaleźć szczątki.
pokochanego ojca. Ona poświęciła życie tym dwóm sprawom. I też się niestety nie udało. Więc jeżeli będziemy przekładać tę sprawę, to za chwilę, czego oczywiście nie życzę, ale Państwo Pileccy są w podeszłym już wieku. Oni mogą nie doczekać tego momentu. Czekali na to całe życie. Gdzie jest ojciec? To nie dość, że komuniści zabrali tego ojca, wtedy, kiedy oni byli dzieci. To brutalnie mordując, prawda, polskiego bohatera. Potem jeszcze zamazali właśnie wszelkie ślady. To tak właśnie tak to wyglądało. Na Rakowieckiej strzelali w tył głowy, potem wywozili w nieznanym kierunku. Do jakiegoś domu, gdzieś pod ziemią zakopywali. Przecież ludzie nie mieli pogrzebów, ani nawet w trumnach nie byli chowani. Oni byli zrzucani brutalnie do ziemi. Nieraz w mundurach niemieckich. Pan poseł mówił, prawda, Radek z obciętą głową. Mundury niemieckie jeszcze do tego. Hieronim Dekutowski z aparatu cichociemny. Właśnie jeden z tych żołnierzy, jeden z tych wybitnych polskich dowódców i wybitnych Polaków. I myślę, że dorównywał też Pileckiemu, bo był piękną postacią. Dodatkowo został pohańbiony. Już nie tylko tym, prawda, nie tylko, na to w ogóle co za czym my mówimy. Ci ludzie byli zrzucani właśnie do tych dołów jeszcze z wysokości. Jeden na drugiego, które niwelowano, posypywano wapnem, żeby oni nigdy nie zostali odnalezieni. Stąd dzisiaj też tak trudno. Tak trudny jest to proces ekshumacyjny. Dobrze, oczywiście. Ale jeszcze mamy właśnie tych zaporczyków w mundurach Wehrmachtu zrzuconych do tych domów. Czyli to no, brak szacunku elementarnego nawet do szczątków ludzkich. Całkowite od początku do końca barbarzyńców. No i dzisiaj Państwo Pileccy, bo w PRL-u się nie udało odnaleźć miejsca spoczynku od Mistrza. Dzisiaj jest to samo. Na ćwierć wieku minęło już w tej tak zwanej wolnej Polsce. No to są sprawy podstawowe, elementarne. No to trzeba w ogóle zacząć teraz na samym początku. Nie robić grube kreski, właśnie tego drugą sprawę, którą by się zająć. No? Podstawowym obowiązkiem Polski jest odnalezienie naszych bohaterów, prawdziwych bohaterów, nie tych, Jaruzelskich, Kiszczaków, Michników i innych Geremów, tylko właśnie naszej elity przedwojennej. Tego nie zrobiono niestety. Ci ludzie w całej Polsce spoczywają w ziemi, prawda? Bo to nie jest tylko Warszawa, to nie jest tylko Łódź. W każdym mieście, każde miasto ma niestety swoją Łódź. Tam, gdzie areszt, czy więzienie NKWD, ludzi masowo, szczególnie młodych, aresztowano, represjonowano i mordowano i wrzucano właśnie do takich dołów, gdzieś tam, pod jakiś mur, pod płot, do rowu, albo jeszcze prawda, robiono tam śmietniki czy różne inne miejsca. I to się nie stało. O czym my mówimy, no, że my żyjemy w państwie wolnym, niepodległym, praworządnym, no to jest kpina. No, podstawowej sprawy się nie udało zrobić. Teraz dopiero mówimy o innych kwestiach. Bohaterem ma być Jaruzelski, a nie Filip. No, bo to o to chodzi w tej całej propagandowej zagrywce. Ta propaganda komunistyczna święci triumfy, bo udało się niestety Polaków namieszać w głowach, odwrócić cały porządek wartości, prawda? Wmówić wielu, że właśnie są nowi bohaterowie. Ci właśnie okrągłostołowi to mają być nasi bohaterowie, a nie żołnierze wyklęci. Tam już postawili krzyżyk. I oni są teraz zagrożeni. Jak oni wrócą, jak będą te uroczyste pogrzeby Pileckiego czy Filipowa, to ta dzisiejsza elitka zacznie się bać, bo ludzie zaczną porównywać dla tych prawdziwą i tymi dzisiejszymi i zobaczą, że to dzisiaj to w ogóle jest coś odwrotnego.
a jeszcze z rodowodem często sowiecki, komunistyczny. Dobrze wiedzą. Prowadzący mnie tutaj trochę poskramnie, żebym też powiedział coś o swoim tasie i innych tematach. Ale tyle się dzieje, prawda, obecnie, no, że trudno pomijać też te sprawy. Powiem tak, że nawiązując też do 9 maja, do tej pseudo-rocznicy, do tej rocznicy stalinowskiej, którą niestety w całym kraju kazano obchodzić, w całym roku wschodnim. No, zarówno w krajach podbitych, bezpośrednio wcielonych, typu Białoruś, Ukraina, ale też w koloniach sowieckich. Taką kolonią była Polska. Dlaczego też nasze elity niestety nie uważają, że można taką Polskę. I tutaj pierwszy raz poznał mistrza Witolda Pileckiego. Oczywiście Pilecki był dowódcą, bo ojciec był no, młodym chłopakiem do szeregowym. Ale niestety nastąpiła sypa w organizacji. Wcześniej od mistrza Pileckiego udało się pójść z tą dobrowolną misją do Auschwitz, do ochotnik do Auschwitz. Wszyscy znają tę historię. Mój ojciec wylądował ostatecznie w Stutthofie, też ciężkim obozie niemieckim. Obozie nie pracy, ale zagłady. Można tam dzisiaj pojechać też pod Gdańskiem, Stutthofie, to się nazywa. Wcześniej przeszedł przez słynną aleję Szucha, przez Pawiak, obóz przejściowy w Grudziądzu. I tata to opisuje dokładnie w książce. To wielokrotnie, szczególnie na Szucha, już na samym początku, był na granicy wielokrotnie życia i śmierci. No, po prostu lali ci gestapowcy potężnie. Znamy to z kamieni mieszanic, jak to wyglądało. No, dokładnie tak samo się zachowywali wobec mojego ojca. No, ja to opisuję w pewnym momencie. On już się chciał pożegnać z tym światem. No, on już chciał, żeby świadomość odeszła, bo on już nie wytrzymywał tego miejsca. No. Ostatecznie przewieziono go właśnie do Stutthofu, gdzie też działy się różne dantejskie historie. To mogą Państwo we wspomnieniach wszystko przeczytać, nie będę ze szczegółami tego opowiadał. Fakt faktem, że później zarówno tato, jak i ojciec Pilecki powiedzieli, że system sowiecki był jeszcze gorszy. Znają Państwo te słowa słynne od mistrza Witolda Pileckiego. O święci to była igraszka. On to mówił o bezpiece. Prawda? Jeszcze bardziej dostał w kość. Mój ojciec też jeszcze bardziej dostał niestety w kość po wojnie. No, właściwie powiemy, prawda, po zakończeniu okupacji niemieckiej. No, ta wojna jednak. Trwała jeszcze taka jedna uwaga wracając do tego tematu. Ja proponuję taką oto definicję końca wojny dla Polski. 93 rok to jest ustanie skutków wojny. Wtedy wyszły ostatnie wojska sowieckie. Przez ten cały czas mieliśmy wojska okupacyjne na terytorium Polski. No? Warto się też zastanowić właśnie na tym. No? Nawet nie 89, może właśnie 93. A może jeszcze powinniśmy dojechać trochę dalej. No? I zastanowić się właśnie, czy Polska jest krajem całkowicie wolnym, niepodległym. Ale to jest na inną troszkę opowieść. No i rodzic Pilecki właśnie porównał dwa totalitarne systemy zbrodnicze. No i ten sowiecki się okazał gorszy. Niestety mój tata też się pod tym podpisywał i mógłby powiedzieć tak, sztutko przy tym to była igraszka. Te metody sowieckie były jeszcze bardziej wyrafinowane. Niemcy przede wszystkim oni byli nastawieni na przemoc fizyczną, ale też masową. Ta masowa zagłada. Natomiast Sowieci byli sprytniejsi, można powiedzieć, nawet zaryzykować twierdzenie, że inteligentniejsi. Bo te metody miały najpierw złamać.
złamać ludzi. Zanim się zabijemy, to zaproponujemy Ci współpracę, żebyś przeszedł na naszą stronę. Może uratujesz wtedy głowę. Tak? I wiadomo było, że to z dokumentu wiemy, że wszyscy najważniejsi dowódcy polscy mieli taką propozycję. Ubecy proponowali oczywiście, no to nie był ich pomysł, ale kierownictwa tego państwa, tego komunistycznego polskiego, kierownictwa partii państwa, czyli Wierutów, prawda, Wehrmannów i innych tych panów. To był ich schemat działania. No, najpierw zmienić, najpierw namówić do kolaboracji, do współpracy. Rotmistrz Pilecki oczywiście odmówił, dlatego zginął. A August Fildorf odmówił, dlatego zginął. Zapora, Upaszka odmówili, dlatego zginęli. Więc na łączce warszawskiej, drodzy Państwo, mamy tych, którzy się nigdy nie poddali. To jest też wytłumaczenie tego, prawda, fenomenu. Dlaczego ich nazywają żołnierzami wyklętymi, dodając jeszcze drugi człowiek, żołnierze niezłomni. Trzeba było właśnie walczyć w lesie, żeby się nie złomić. Można było zachować w śledztwie niezłomną postawę. I oni właśnie tak postąpili. Jak się skończyła ta sprawa, Państwo wiedzą. Jeszcze po drodze było coś takiego jak sąd. Władza ludowa, oczywiście sprawiedliwa, demokratyczna, sądziła bandytów, szpiegów i faszystów. I jak to wyglądało? Nawet trochę przypomina ten stół, który stoi i sukno zielone, stół sędziowski z marca 1948 roku. Jak ten proces był pokazowy? Proces od mistrza Pileckiego i współpracowników, w tym mojego. I opinia publiczna dostawała taki oto przekaz. Oskarżeni to są najgorsi bandyci, szpiedzy, wyrzut społeczny. No? A z drugiej strony siedzą panowie w polskich mundurach, a zapewne Polacy. No? Oskarżyciel występował w polskim mundurze, sędziowie też w polskich mundurach. Oskarżyciel, jak Państwo wiedzą, urodził się w Sosnowcu. Było ciekawe. Właściwie od niego miałem zacząć, ale trochę w innym kierunku to wszystko poszło. Czesław Łapiński, pan major. No? Pan major, morderca sądowy. Pan major, notoryczny kłamca. Major, który wtedy był, miał stopień majora, dochrapał się pułkownika. No? Ja go odwiedzałem. Niestety go odwiedzałem, bo ojciec się nie chciał z nim spotykać. Już po tym przełomie tak zwanym, czyli po 89 roku. Kilka razy gościłem w domu pana pułkownika Czesława Łapińskiego na warszawskich Bielanach. Zaraz naprzeciwko AWF-u. Zawsze mnie witał, prawda, z otwartymi ramionami. Proponował kawkę. Kazał pozdrowić ojca za każdym razem. Ja po prostu wtedy już prawie nie wytrzymywałem, jak on takie adresy tutaj wystosowywał. Ale ten człowiek w rozmowach się nigdy nie przyznał do błędu. Nigdy nie powiedział przepraszam. Nigdy nie uznał swojej działalności za zbrodniczą. To jest gość, który przyczynił się bezpośrednio do śmierci rotmistrza Pileckiego. I tutaj jeszcze pewien wniosek może, który wynikał z tych moich spotkań z panem Łapińskim. Bo on mi tam opowiadał różne rzeczy, prawda, podczas tych seansów u niego w domu, to tak może wyjaśnić. No kłamał oczywiście jak trudno, że nie miał wyboru, prawda, że wykonywał rozkazy przełożonych, on nic nie mówił, sam, że był wplątany w to wszystko, prawda. Taki bezwolny misio można powiedzieć. Ubezwłasnowolniony całkowicie. No? Ja w tym momencie przeglądałem też przed tymi spotkaniami z nim dokumenty. I się okazywało, tego skazał na karę śmierci, tego, tamtego.
tego było bardzo dużo, prawda? I po prostu nie, no nie było prawdą, że tylko oskarżał w procesie więcej. No, w wielu sprawach oskarżał. Tego w końcu nie wytrzymałem i go spytałem. No dobrze, panie prokuratorze, ale dlaczego pan to wszystko robi? Tak się spojrzał, tak się zastanowił i powiedział tak. No wie pan, no to ja panu powiem, dlaczego ja to robię. No bo ja miałem żonę, bo ja miałem dzieci, bo ja musiałem ich utrzymać. Musiałem z czegoś żyć. Ja mu powiedziałem wtedy tak. No dobrze, okej, ale czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że pan uśmierci rotmistrza Mileckiego, a rotmistrz Milecki też miał żonę, też miał dzieci, mógł wiedzieć, bo chciał żyć w państwie wolnym, w państwie niepodległym. To był warunek jego dalszej egzystencji. No, on się nie zgadzał na życie w okupowanym kraju i na taką kolaborację z Sowietami, jaką właśnie Łapiński przyjął. No, ale myślę, że ta historia ma swój koniec pozytywny. To była połowa lat 90. Jeszcze jeden wątek z panem Czesławem poruszyliśmy, a mianowicie tego, co właśnie stanie się w przyszłości w Polsce. I powiedziałem mu tak, że pan zostanie zapomniany. W najlepszym razie. Prawdopodobnie będzie pan również uważany za komunistycznego zbrodniarza. No jeżeli o panu w ogóle nie zapomni historia, to powinni pana tak właśnie nazywać. No był pan mordercą i pozostał mordercą właśnie. No? Natomiast pana ofiarę, czyli rotmistrza Mileckiego, będziemy szanować. Nie mówiłem jeszcze o marszu, bo nie miałem pojęcia, że będą marsze dla rotmistrza Mileckiego, ale że Mileckiemu będziemy stawiać pomniki, będziemy uważać za bohatera, za polskiego bohatera narodowego. I to się stało, proszę Państwa. Wreszcie po tylu latach, w 90. latach to nie było jeszcze możliwe. Jeszcze Milecki nie był osobą tak znaną. A dzisiaj się szczęśliwie stało również dzięki Wam. Dzięki Wam w Sosnowcu, że potraficie uszanować wielkość tego człowieka. Teraz są marsze. To czwarte marsze. Tak dobrze? Dobrze mówię? Za chwilę może się uda postawić pomnik rotmistrzowi Witoldowi Mileckiemu. No więc, jaki jest bilans tej historii? No, bilans jest taki, że wygranym jest jednak rotmistrz Witold Milecki, a nie jego oprawcy i prześladowcy. Mamy rondo żołnierzy wyklętych w Sosnowcu już. Jest rondo żołnierzy wyklętych. No właśnie, no to bardzo jest dobry kierunek. Wczoraj było tak w Toruniu, na której byłem. Odsłaniałem tam pomnik żołnierzy wyklętych. Pomnik, toruński pomnik żołnierzy wyklętych. Też taki pomysł, żeby może następnym pomnikiem był pomnik Mileckiego. Bo moim zdaniem właśnie po najpierw możemy honorować żołnierzy wyklętych jako takich, ale pierwszy w kolejności, jeśli stawiać pomniki tym właśnie wybranym wyklętym, to jest rotmistrz Witold Milecki. W Warszawie też po latach będzie pomnik wreszcie. No, możemy oczywiście ubolewać, że to znowu trwa tak długo. No. A pomnik żołnierzy wyklętych w Warszawie jest na Bemowie, czyli na... Ja mieszkam na Bemowie, to wiem, że jest to dzielnica peryferyjna. Też takie powinno być. To są ludzie. No i to jest idea, która powinna mieć swoje uparowanie w centrum każdego miasta. Wracając do tego nieszczęsnego sosnowiczanina Czesława Łapińskiego. No właśnie, tacy ludzie jak on jednak ponieśli klęskę.
Niestety jest to, prawda, nasze zwycięstwo przez łzy, bo ci ludzie powinni być, rzecz jasna, osądzeni. Jest zbrodnia, powinna być kara. Można było, chociaż częściowo, osądzić system niemiecko-nazistowski. Nie idealnie, rzecz jasna, ale jednak to się działo, dzieje do dziś. Systemu komunistycznego nie udało się w Polsce osądzić, a przez to, że ci ludzie w większości odeszli. Oni w latach 90. jeszcze żyli, dzisiaj już w większości nie ma. Jeszcze ostatnich opisuję też w tej najnowszej swojej książce lista oprawców. Ci panowie, którzy tam są, ale panie niestety też tam się znajdują. Panie potwory, zbrodniarze komunistyczni. Niektóre te buźni jeszcze dzisiaj możemy zobaczyć na ulicach, oczywiście zmienione. Ci ludzie są dzisiaj w podeszłym wieku, ale niestety, i to jest nasza klęska, chodzą z podniesionymi głowami, a do tego z wypchanymi portfelami wypchanymi resortową emeryturą, na którą my wszyscy uczciwi ludzie się składamy. Nie mamy nic wspólnego ze zbrodniami komunistycznymi. Musimy utrzymywać tychże morderców na dziś. Z drugiej strony rodziny wyklętych nie są rozpieszczane przez państwo. Państwo potrafi właśnie zapewnić godne życie zbrodniarzom komunistycznym. Tutaj też mamy tych późniejszych. Znowu wracamy do Jaruzelskiego, do Giszcza. Coś tu nie gra. Kolosalne emerytury za chwilę na Mazurach. Opieka lekarska, kiedy tylko się chce, jeszcze jakaś pani opiekunka, na którą mi też ma fundusze towarzysz generał, bo już jest taka kuriozalna historia z tą zdradą Jaruzelskiej. To nie powinno nam przykryć podstawowego faktu, prawda, że jest to po prostu zbrodnia, że tego miejsce jest więzienie. I tutaj niestety państwo polskie poległo całkowicie. Tych zbrodni, krótko mówiąc, nie uda się osądzić. A jeszcze jeśli dodamy do tego właśnie problemy z pamięcią, a bez przerwy mąci się na dół, bez przerwy mówi, że ktoś inny jest bohaterem, bez przerwy się opluwa żołnierzy wykręty. Cały czas, w roku nawet 2014, nazywając ich bandytami i nikt nie reaguje. Taki pan Blumstein może sobie wypisywać takie rzeczy, prawda? Ale moim zdaniem na to powinien być paragraf, bo to jest propaganda komunistyczna, to jest podobno zabroniona w Polsce. Nie wolno propagować komunizmu, on propaguje, bo właśnie uważa morderców za ludzi honorowych, a żołnierzy wyklętych za bandytów. Dokładnie tak samo jak było po wojnie, tak jak robił Bierut, Radkiewicz, Szynkowski, Humer i ci, ta cała banda, prawda, partyjniaków i ubegów. Także to zwycięstwo, zwycięstwo tej podziemnej armii, która wraca do naszej świadomości, jednak jest okupione szeregiem porażek. Najważniejsze jest jednak to, że ten plan właśnie, żeby tych ludzi zabić, unicestwić, do końca się nie uda. Bo szczęśliwie właśnie znalazł się jeden dokument, jeden i jedyny dokument, który pozwolił rozpocząć pracę na Łomstwie. W dokumencie pan Turczyński, Władysław Grabarz, mówił, że szczątki więźniów, oczywiście niezamordowanych, to się tak nie nazywało, tam zmarłych, zachorowali pewnie, tej rakowieckiej, prawda, zbawień naturalnych. Oczywiście nie, no, zostali zastrzeleni strzałem w tych głowach, że szczątki więźniów wywożono na łączy. Jeden, jedyny dokument, prawda, szczęśliwie przetrwał. Bez tego dokumentu prawdopodobnie nie można by było żadnych prac rozpocząć. I do dziś nic byśmy nie wiedzieli, gdzie ci ludzie w ogóle zostali wywiezieni. I taki był plan, prawda? Wymazać ich całkowicie z historii. Ten plan się nie udał. To jest najważniejsze.
że my jednak z ochorami, ale tych ludzi wydobywamy. Z jednej strony z ziemi, właśnie z tych dołów, a z drugiej strony właśnie przywracamy i pamięć. Robią to Państwo, prawda, uczestnicząc w marszach. Ja się staram pisać książki o tym. Ta Polska patriotyczna, moim zdaniem, szereg mam elementów, które o tym świadczą, wygra w Polsce. Tak jak mówił Radwański, pan Radwański, trener naszych tenisistów. W Polsce trwa walka między trzecim pokoleniem UB, a trzecim pokoleniem AK. Moim zdaniem ta walka skończy się sukcesem. Pokolenie trzecie, może czwarte, ale wygra tą walkę. No i to jest tym, że skończy się. Tę część przynajmniej. Bardzo dramatycznych i tragicznych. Przede wszystkim chodzi mi o to, jak to się stało właśnie, że tata był skazany na karę śmierci, jak ten wyrok mu zmieniono, ile dni przesiedział z tą świadomością, bo w zasadzie no jest skazany na śmierć. Tak? Ja wiem, w tych okolicznościach to później się stało jednak, że się udało mu przeżyć. A po drugie, już taki bardziej wątek osobisty też był pana taty, właśnie kim, czy pan może wie, kim była Agnes opisywana tutaj jako miłość, tak, do której wzdychał w czasach właśnie, gdy był w obozie sztuką. Włączy się, czy pan przed pan razem przypadł, jak zielona rozwój. Dużo pana tam nie chce wyciągnąć. To tata się nie udało wyciągnąć tego w śledztwie. A pan chce ode mnie wyciągnąć takie rzeczy teraz. Kim była kobieta opisywana w książce. No ale dobrze, to powiem. To jest pewien, to nie jest realna postać. To ojciec, znaczy na kartach książki ojciec mówi właśnie o takiej pani, która jest, no, będąc za kratami, prawda, myśli o niej, pamięta, to jest taka osoba, prawda, która pozwala mu żyć dalej, wie, że musi przetrwać ten koszmar niemieckiego obozu i potem śledztwa na Rakowieckim, prawda, bo ma do kogo wrócić, to jest właśnie ta niewiasta, prawda? Natomiast no, to nie jest nikt konkretny, prawda, nikt realny, to jest taki literacki punkt odniesienia. 73 dni tata spędził w celi śmierci. Przez te 73 dni czekał, aż przyjdą, wyprowadzą, przepraszam za słowo, pieprzną w łeb, bo tak mu powiedział Józef Goldberg Różański, szef Departamentu Śledczego Bezpieki. To będzie taka twoja zwykła ludzka śmierć. Gdzieś się tam, prawda, rzucimy do jakiegoś dołu, nikt nie będzie wiedział przez lata, co się z tobą stało. No? I to Różański powiedział jeszcze przed wyrokiem tych przebierańców, prawda, o których mówimy, tych sędziów tak zwanych. Tam jeszcze byli obrońcy, żeby było ciekawe. Obrońcy, którzy też grali do tej samej bramki, co prokurator, pan Łagiński i sędziowie. Ich celem po prostu było skazanie na śmierć, wyeliminowanie całkowite ze społeczeństwa. Oni to robili z pełną premedytacją. Obciąża ich tym bardziej to, że to byli ludzie inteligentni, wykształceni. Można powiedzieć prymity, prawda? Nie wie, co robi. I świetnie wiedzieli, co robią. No? I na sali sądowej spełniły się słowa Różańskiego. Było wiadomo, kto tutaj decyduje. No nie ten Łapiński, nawet Wyszczęsny. No? Nie skład sędziowski, tylko Józef Różański. Józef Różański miał nad sobą jeszcze to ważniejszy, już mówiliśmy, prawda? Radkiewicz, szef bezpieki, Rąkowski, wiceszef bezpieki, naprawdę się nazywał Nathan Grinch, pan Kikiel. Potem był jeszcze właśnie Bieruc, Perm, ci najważniejsi. No i jeszcze wyżej był, wiadomo, Stalin, bo oni też nie byli decydentami, to byli podwładni. I tak samo jak podwładnym został Jaruzelski. Jaruzelski jest prostą kontynuacją Bieruta przecież, prawda? Bieruc Gomułka, Jaruzelski, przywódcy niezależni, żadni niezależni.
dwie kary śmierci, prawda? W dwóch paragrafach. Szpiegostwo, no bo Anders, prawda? Podlegali Andersowi. No więc byli szpiegami. Dwa, starano się z nich zrobić morderców. Jeszcze dodatkowo, że chcieli zabijać właśnie Różańskiego, prawda? I całą tą komunistyczną śmietanę. Więc to było całkowicie wyssanym z palca, zarówno spreparowanym, bo nawet ta grupa nie miała czym zabijać. No. Oni byli grupą polityczną, tak jak mówiłem. No. Działali innymi metodami. Nie? Fakt faktem, że Mojżesz usłyszał kara śmierci z tego i tego właśnie dekretu. No. A Pilecki zginął właśnie. Właśnie oskarżany przecież o to samo. No i potem te 73 dni czekał na Rakowiecki, aż go właśnie wyprowadzą. Przyszło w końcu, zresztą ci ubecy zrobili też numer, to Państwo mogą też przeczytać, to jest prawie cały rozdział o tym. Nazywa się Pod czapą. Wyglądało to tak, że przyszli właśnie wyprowadzić na egzekucję, ale w ostatniej chwili się cofnęli i powiedzieli, że pójdziemy do innego pomieszczenia administracyjnego. Ojciec już myślał, że go po prostu wyprowadzają na rozwałkę, że za chwilę to wszystko się skończy, prawda, jego ziemskie życie. Zaprowadzili do pokoju, bierzcie się łaskawie. No, jeszcze sobie zażartowali właśnie w ten sposób. Ułaskawił ze względu na młody wiek. To jest oficjalna argumentacja. Jeszcze była jedna osoba skazana w tym procesie na karę śmierci. Pani Maria Szerowowska. Ona była kobietą i dlatego jej rodzinę ułaskawił. To jest oczywiście niepoważne. To jest argumentacja, którą wymyślili na poczekaniu. Coś trzeba było napisać, prawda? Jak możemy to skomentować? No w ten sposób, że ojciec mógł przeżyć i Maria Szymonowska mogli przeżyć. Bieruś, którego nigdy nie nazwałem prezydentem, tylko towarzyszem Bieruś, prawda? Ułaskawił ich na dożywocie, bo oni mogli żyć, prawda? Musiał zginąć dowódca. Dowódcą był Pilecki. Taki był właśnie plan. No. I w tej sprawie i w innych. Ci najważniejsi musieli zostać wyeliminowani. Za resztę można było trzymać do końca życia w więzieniu. Taki był plan. Oni zostali ułaskawieni na dożywocie. No, nikt wtedy nie wiedział, że nastąpi 56 rok i Gomułkowska odwiedź. I ojciec też pisze o tym, zresztą mówił mi o tym wielokrotnie, że on właściwie w tym momencie nie wiedział, czy śmiać się, czy płakać. Bo myślał sobie nawet, że on by chyba wolał szybką śmierć, że już ma dosyć tego więzienia, prawda, tych metod właśnie stalinowskich. I jeżeli to ma trwać do końca życia, to właściwie co jest lepsze? Lepsze mu się przez moment wydało właśnie, żeby już go zabili, prawda? No bo będzie dalej, prawda? Miał kontakt z tymi ubekami. Trafił do więzienia we Wronkach, które też nie było sanatorium, prawda? Było więzienie, było ciężkie więzienie stalinowskie. Kobiety trafiały do Fałdomu, prawda? Które to też było straszne miejsce. A nie wiem, jeszcze pan Tomasz pytał mnie na początku o to, ale już nie wiem, co to było. No tak, tak. Na śmierć, a to jest też wyjątkowe. Korzystając z okazji, że mam możliwość spotkania z panem, chciałem zapytać o pewną rzecz, a czego nie powiedzieć o pewnej rzeczy. Otóż dzieje się rzecz niesłychana na naszych oczach. Powstało tak zwane Stowarzyszenie Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej. Deklaracja ideowa świetna. Wchodzą tam dzieci żołnierzy Armii Krajowej. Wchodzą tam dzieci żołnierzy
tam dzieci żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, tych, którzy zostali scaleni z armią Krajową. Wchodzą tam dzieci żołnierzy Wojska Polskiego. Wchodzą tam dzieci Polskich Sił Zbrojnych na Zbrojnych. Ironia, dosłownie ironia. Tak wygląda ta deklaracja ideowa tego Stowarzyszenia Spadkowierców Kombatantów II Wojny Światowej. Na szpicy, czyli na czele tego stowarzyszenia, są trzy kobiety. Nie znam nazwy, nie pamiętam nazwy. W każdym razie trzy kobiety w moim wieku, około 50. Jednym z członków zarządów jest pan, sierżant Ludowego Wojska Autostradowego. Ostatnio w Warszawie taki pepek mi się zapadł dotyczący tego pana. Ktoś, mogę powiedzieć co, posiadał adres Jerzego Kędziory i no, grupa udała się na miejsce, zamieszkanie tego pana, a mieszka na warszawskim Brudnie, niedaleko cmentarza Podnoskiego zresztą, a nie jest pan Jerzy, przepraszam. W każdym razie nastąpili akcję ulotkową. No? Powiesili wszędzie w okolicy plakaty. Tu mieszka sadystyczny łówek, tu mieszka morderca z Beskidzki. No? A następnego dnia, dla Państwa, jaki był finał tej sprawy, okazało się, że akcja przyniosła jednak pewien efekt, bo nie powiem, że my, ale ta grupa nie wiedziała, powiem, co się dzieje z Kędziorem, prawda? Bo on powinien odbywać karę zasądzoną. On jest w dwóch procesach prawomocnie skazany przez wszystkie możliwe instancje. Uznały, że dopuścił się zbrodni komunistycznej, prawda? W dwóch różnych sprawach. I on powinien siedzieć na Rakowieckiej, tam gdzie kiedyś urzędował. Prawda? Natomiast następnego dnia po tej akcji właśnie na Brudnie usłyszałem, że Jerzy Kędziora wraz z rodziną uciekł z miejsca zamieszkania. Nagle, prawda, wyjechali i to po prostu tam przebywał. Tam mieszkał u siebie w domu, nigdzie nikt niestety nie wyegzekwował zasądzonej przez sąd kary. A jaka była reakcja polskiego państwa? Nagle w okolicy pojawiły się przez cały dzień jeździły patrole policji, ochraniały to miejsce na wszelki wypadek. Ale niestety, no, usłyszeliśmy tym samym, że jeden z większych sadystów po prostu nie siedzi w więzieniu. Gdzieś, no, ma tyle siły, żeby, prawda, przestraszył się, ewakuował się. No, jak jest, to też, prawda, to wymaga pewnego wysiłku, czyli też chyba nie jest aż tak chory. Żeby, jak jest chory, to się nie wiesz od domu, ale po prostu spakowali się i gdzieś wyjechali. Taki w tej chwili jest stan sprawy Jerzego Kędziory, a po więcej oczywiście zapraszam do listy oprawców. Nie jest pokarm. I wszyscy, którzy tutaj, szczególnie pan, bardzo mi się pańskie wystąpienie podobało, bo naprawdę to miasto, Sosnowiec Pan Ruszył, bardzo mi się to podobało. To jest tak, jak gdyby jedno z dramatów Szekspirowskich. Czarne, białe charaktery, dobre, złe charaktery. To jest skupisko. I ten monument, który by powstał, który by tych bohaterów uczcił, a mamy Stachelski, wspaniała postać Sosnowca. Zginął. W Katowicach nie brałem, że to zostało przez zasadzkę zorganizowaną przez szpic. Po wojnie to było Narodowe Siły Zbrojnych. A mimo wszystko taki gardł nam urósł tutaj tego komunistycznego, czerwonego zamknięcia. Ja się z tym nie mogę zgodzić. Ja z tym strasznie walczę. Jesteśmy normalnym miastem, tak jak każde w Polsce. Wszędzie komuniści byli i nie są tutaj. Dlatego powołuję, że przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowych mamy taką grupę.
koncepcję powołać Komitet Obywatelski, żeby powstał pomnik, monument, nie tablica na ścianie, bo te ściany to tak jakby ściany płaczą, tylko monument na odpowiednim miejscu, wyeksponowany w centrum miasta. Tak jak kiedyś żołnierzom na dziecku tutaj wybudowali. I to temu miastu się należy. I kto ma ochotę, kto naprawdę by chciał przystąpić, to przy tym związku taki komitet powstał. Bardzo pozytywny i właśnie nastawiony głównie na
odkłamywania pamięci o żołnierzach wyklętych, wspomnieć, że właśnie jemu zawdzięczamy święty, bo ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca, to jest w dużej mierze zasługa profesora Janusza Kurtychy. Nie mniejsza ta zasługa była rzecz jasna też profesora Lecha Kaczyńskiego. Oni dwaj im się udało, wam się udało zrobić rondo. Doprowadzić do powrotu właśnie tej rozszerzanej armii do świadomości Polaków, ale też święto, które potem musiał podpisać Bronisław Komorowski, no bo jednak trochę by to dziwnie wyglądało, prawda? Jest piękna data, piękne święta, a tutaj Komorowski wetuje, nie zdecydował się na coś takiego. Lubi zresztą podkreślać, że jest już żołnierza tego, że Zdzisław Komorowski był Zygmunt, nie chyba Zygmunt, że był żołnierzem wyklętym, nie był żołnierzem wyklętym, to mogę Państwu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. Był żołnierzem majora Zygmunta Szendzielarza-Łupaszki, ale walczył w wileńskich brygadach jeszcze po czasach władz niemieckich. No, żołnierze, okres walki żołnierzy wyklętych zaczyna się później, on już nie wrócił w tym udziału. On wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. Znaczy, stał się pokornym żołnierzem, jak ja to mówię. To jest taka historia. No i no, teraz, jak pani pytała do dzisiejszej IP, no niestety, ja z żalem o tym mówię, że to moim zdaniem to nie jest wina prezesa. To jest wina pewnej konstrukcji nowego rozdania, nowych kompetencji, które stworzono. Za prezesury Janusza Kurtyki to on dowodził tą instytucją, Rada IPN-u była ciałem doradczym, jak sama nazwa wskazuje. Teraz jest całkowicie odwrotnie. Teraz prezes nie rządzi, teraz rządzi Rada. Zmieniono ustawę w pewnym momencie. No i pan doktor Łukasz Kamiński podlega właśnie panu Fryszkiemu i podobnym niedługo całą Polskę teraz się zmieni. Rady wszystkie. Dziękuję bardzo. Związku Radzieckiego. Dziękuję bardzo. Żołnierzy Armii Krajowej, którzy pochyleni noszą ten sztandar jako brzemię komunizmu. Brzemię komunizmu, który ich gnębi. A teraz ci młodzi ludzie, chcą się mienić spadkobiercami tych żołnierzy, gdzie my jesteśmy, dlaczego nie protestujemy. Powiem więcej. W powiecie zabierdziańskim, w miejscowości Biała Wodna, została ufundowana tablica pamiątkowa przez ów twór, w którym na sławetnym miejscu jest wymieniony nie kto inny jak Alorski Wataszka, o pseudonimie Tadek Biały, a nazwisku Tadeusz Grochowicz. Teraz my walczymy o to, żeby pomnik postawić bohaterowi takiemu jakim jest Witold Pilecki i mamy z tym olbrzymie problemy. Mamy problemy z Łączką, mamy problemy z innymi bohaterami.